Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat jednej z najbardziej interesujących inwestycji ostatnich lat, czyli trasy Via Carpatia. Od ostatniego filmu pojawiło się wiele nowych informacji. W dzisiejszym materiale skupię się na trasie S19 w województwie podkarpackim i opowiem o opóźnieniach, jakie zaistniały na budowie niektórych odcinków, a są one znaczne, ponieważ mogą wynosić już niemal 2 lata, a powody tego są różne. W materiale zajawię również informacje, co dzieje się na innych odcinkach trasy oraz jak budowa przebiega poza granicami Polski, gdzie są największe opóźnienia i kiedy Via Carpatia na terenie Polski powstanie. O tym więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu rzeszów-nasze-miasto.pl pod tytułem Budowa odcinka drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe Babica w pełnym rozkwicie. Autor artykułu nie podpisał się. Oraz artykuł na portalu nowiny24.pl pod tytułem Via Carpatia. Kluczowy projekt dla Podkarpacia. Zdjęcia z budowy S19. Autorstwa pana Łukasza Solskiego. Trasa Via Carpatia jest ogromnym projektem, w którego realizację zaangażowane jest wiele państw naszego regionu. Powstanie trasy wymaga współpracy pomiędzy krajami, ponieważ celem jest połączenie południa z północą Europy. W Polsce trasa Via Carpatia wywołuje wyjątkowe zaciekawienie. Ciężko jest znaleźć przeciwników jej budowy, a niektórzy narzekają na jej nieco powolne realizowanie, szczególnie jeżeli chodzi o niektóre odcinki zagraniczne. W skrócie przedstawię teraz Państwu wizję trasy Via Carpatia. Via Carpatia przebiegać będzie przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję, stanowiąc szlak transportowy prowadzący wzdłuż granicy wschodniej Unii Europejskiej. Z Europy Środkowej do Azji, krzyżujący się z korytarzami prowadzącymi z Europy Zachodniej do Rosji i łączący się przez porty Morza Czarnego ze szlakiem Europa-Kaukas-Azja. Trasa na całej długości ma mieć parametry autostrady bądź drogi ekspresowej. Inicjatywa utworzenia szlaku Via Carpatia powstała w 2006 roku, a szczegóły związane z trasą zostały ustalone 27 października 2006 roku w Łańcucie, podczas zorganizowanej w tym celu międzynarodowej konferencji pod tytułem Jedna droga, cztery kraje, z udziałem m.in. prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego oraz ministrów transportu Litwy, Polski, Słowacji i Węgier. W październiku 2010 roku do inicjatywy Via Carpatia przystąpiły Bułgaria, Rumunia oraz Grecja. Via Carpatia przebiegać ma wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej. Skłajpedy przez Kowno, Białystok, Lublin, Rzeszów, Koszyce, Debreczyn i dalej do Rumunii. W Rumunii szlak rozwidla się w kierunku portu morskiego Konstanca oraz w kierunku Swilengradu. Dalej przez Bułgarię do Sofii i portów greckich nad Morzem Egejskim w Salonikach. Długość Via Carpatii na terenie Polski wyniesie docelowo około 770 km. Najdłuższa część trasy Via Carpatia przebiegać ma przez terytorium Rumunii i wyniesie 1566 km. W Polsce odcinki Via Carpatii będą realizowane na terenie 5 województw. Warmińsko-Mazurskiego, Mazowieckiego, Lubelskiego i Podkarpackiego. W Polsce Via Carpatię stanowi trasa S19, a odcinki na Podkarpaciu ocenia się za najważniejsze oraz najtrudniejsze w realizacji z powodu potrzeby budowy różnorakich estakad, tuneli czy innych obiektów inżynieryjnych. Wśród S19 na Podkarpaciu newralgicznym odcinkiem jest fragment trasy Rzeszów Południe Babica, gdzie zostanie wydrążony tunel. Prace nad tunelem długo się nie rozpoczynały z powodu wykrycia metanu. Maszynę TBM, która wywierci tunel, trzeba było przeprojektować i dostosować do pracy w środowisku metanowym. Jednak w lipcu wreszcie ruszyło drążenie tunelu. Tunel wierci maszyna TBM, nazwana Karpatką. Wydrąży ona ponad 2-kilometrowy tunel pod wzgórzem Grochowiczna. Tunel o długości 2255 metrów składał się będzie z dwóch naw, które zostaną połączone 15 przejściami poprzecznymi oraz dodatkowym przejazdem awaryjnym. Każda z naw będzie miała po 2 pasy ruchu oraz dodatkowy pas awaryjny. TBM będzie drążyć na głębokości ponad 100 metrów, a jej maksymalny nacisk wynosi 31 700 ton. Tunel będzie mieć 2,3 km długości.
a cały odcinek drogi S19 Rzeszów Południe-Babica to 10 km dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Poza tym powstaną 6 estakad, 2 wiadukty nad ekspresówką, 3 przejścia dla zwierząt, przejazd pod S19 i dwupoziomowy węzeł Babica. Pierwotnie odcinek ten miał być gotowy jesienią 2026 roku. Jednak z powodu problemów z drążeniem tunelu, termin ten się wydłużył, jak czytamy na portalu rzeszów-nasze-miasto.pl. Projekt realizowany przez konsorcjum Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construction S.A. rozpoczął się w kwietniu 2022 roku, a jego zakończenie planowane jest na styczeń 2028 roku. W ostatnim czasie wiele informacji pojawiło się też o odcinku S19 z Babicy do Jawornika. Dwupasmowa droga będzie miała prawie 12 km długości. Teren, w jakim powstaje trasa, ma różnorodne i skomplikowane ukształtowanie terenu. W związku z takim terenem trwające tu prace należą do najbardziej skomplikowanych w kraju. Wykonawca musi zbudować 7 estakad na bardzo wysokich podporach, a największa z nich o długości ponad 1,1 km będzie miała filary o wysokości aż 100 metrów. Ze względu na ukształtowanie terenu przygotowanego do budowy jednej z estakad oraz powstałe drogi dojazdowe do przyszłych podpór, inwestycja sprawia takie wrażenie, jakby w górach budowana była nowa trasa narciarska. Odcinek S19 Babica-Jawornik również najprawdopodobniej może się nieco opóźnić, a koszt inwestycji to ponad 1,2 miliarda złotych. W ostatnim czasie dowiedzieliśmy się też, że pojawiło się zielone światło na realizację odcinka trasy S19 w województwie mazowieckim. Chodzi o odcinek, który będzie prowadził od granicy z województwem podlaskim do granicy z województwem lubelskim, biegnący przez powiat łosicki. Planowana trasa będzie miała 32 km długości. A co dzieje się na budowie trasy Via Carpatia w innych państwach? Jako pierwszy kraj wszystkie odcinki trasy Via Carpatia ukończyły Węgry, a miało to miejsce już w 2021 roku. W Rumunii zaś cała trasa Via Carpatia zgodnie z planem ma być ukończona do 2030 roku. Słowacki odcinek Via Carpatii, czyli droga ekspresowa R4, biegnąca przez regiony Preszowa oraz Koszyc, ma zostać połączona z polskim systemem dróg ekspresowych w Wyżnym Komarniku-Barwniku. Słowacy szacują, że budowa brakujących odcinków R4 będzie mogła rozpocząć się w 2026 roku. Liczą na zakończenie pracy do 2030 roku. Moim zdaniem odcinki w innych krajach w wielu przypadkach nie powstaną terminowo i może dojść do większych opóźnień. Szczególnie niepokojąco wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o odcinek Via Carpatii na terenie Słowacji. Prace nad odcinkiem były przesuwane i mają rozpocząć się dopiero w 2026 roku. Według mnie powinniśmy naciskać na inne kraje, aby te realizowały swoje odcinki, żeby nie skończyło się jak z trasą Via Baltica, gdzie Polska swoje odcinki zrealizowała, a inne kraje są daleko w tyle. Trasa Via Carpatia może być przełomowym projektem dla Polski Wschodniej. Regiony te mogą rozwinąć się dzięki przepływowi handlu, turystów i szeroko rozumianego biznesu. Tym bardziej, jeżeli powstanie CPK i coraz bardziej będzie rozwijał się port morski w Gdańsku. Trasa ta może wtedy posłużyć jako żyła transportu towarów na południe od naszego kraju. Zobaczymy, czy te optymistyczne wnioski nie są za bardzo na wyrost. Lecz według mnie trzeba myśleć optymistycznie i jako kraj powinniśmy celować wysoko. Jestem ciekawy, co wy sądzicie na ten temat. Podoba wam się wizja trasy Via Carpatia? Bardzo proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Zachęcam też do obejrzenia materiału o odbudowie Pałacu Saskiego. Na teraz się żegnam, wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.